Coraz więcej osób korzysta z łącznika metro Świętokrzyska, tymczasem tramwaje bezpośrednio na Marszałkowskiej będą jeździć zieloną trasą. Tymczasem do Warszawy przyjechał nowy autobus na testy, a w Rembertowie powstanie wiadukt nad linią kolejową. Tymczasem Modlin będzie mieć modernizację drogi kołowania. O tym nie tylko w sobotę 20 maja w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, Czesiczem, a Wizonosz. I zapraszam Was już teraz na specjalne wydanie Mniejsza z tym, bezpośrednio z Nowej Kondratowicza. Film o tej inwestycji nagrywałem właściwie 30 minut temu i nie zdążyłem jeszcze dojechać do domu, więc jakoś muszę dla Was nagrać Mniejsza z tym. Także przejrzyjmy sobie najciekawsze newsy tygodnia i będę się zbijać do domu, żeby to zmontować dla Was jeszcze dzisiaj. To tak, po pierwsze awarie wind na stacjach metra. Plac Wilsona, Świętokrzyska i Nilin i druga winda na Świętokrzyskiej. To są stacje metra, gdzie nie działają windy aktualnie, natomiast na stacji metra Marymont jest cały czas modernizacja. Tymczasem ciekawostka, bo w metrze, które się znajduje bezpośrednio pode mną i czasami czuję faktycznie wibracje jak jedzie, będzie więcej nowych maszynistów. Teraz będą przychodzić bezpośrednio całe szkolenie przez wszystkie etapy, od części teoretycznej po część praktyczną i później same bezpośrednio egzaminy i same zakończenie. To jest 400 osób, które aktualnie będzie stawać przed tym wyzwaniem. Zobaczymy, komu się uda, ile osób zostanie i tym dokładnie 444 osoby aplikowały, żeby taką osobą się stać. Będą jeździć bezpośrednio już właśnie nowymi pociągami Skoda Warszawia. Natomiast ciekawostka też z metra to jest to, że łącznik na Świętokrzyskiej jest doskonale, chyba wszyscy wiemy, jest dosyć mocno zapełniony. I szefowie metra i ZTM-u doskonale to wiedzą i zachęcają, abyśmy chodzili górą. W dużym skrócie, na razie z tym nic nie zrobią, ale będą nas cały czas mobilizować, żeby iść górą, a nie dołem, bo doskonale wiemy, że zamknięcie łącznika, nawet zrobienie jednokierunkowego łącznika, będzie tylko i wyłącznie gorszym elementem. I oni doskonale to rozumieją i też mówią, że to jest całkowicie normalne, że z jednej głowicy metra Świętokrzyska M1 korzysta dużo więcej osób niż z drugiej głowicy i to jest widoczne na innych też stacjach metra, nie tylko i wyłącznie na Świętokrzyskiej. Także to jest całkowicie normalne, natomiast to nie jest normalne, jaki jest duży potok w łączniku i ja osobiście nie widzę dużych problemów przy przemieszczaniu się w tym miejscu, ale doskonale domyślam się, że ucisk może stawiać w tym miejscu niebezpieczeństwo, tak samo jak po prostu nie ma tam powietrza czasami, tak, jeżeli jest aż tyle osób. Chociaż sam takiej sytuacji jeszcze nie doświadczyłem. Natomiast ciekawostka jest taka, że jeżeli chcielibyście samemu mieć metro, nie mam wprawdy tej koszulki na sobie, ale są nowe kubki i gadżety bezpośrednio od koła miłośników metra z bezpośrednio wagonem rosyjskim, jak i również ze Skodą Warszawia. Niedługo kolejne pociągi będą się pojawiać na kolejnych bluzkach. Możecie sobie zobaczyć tutaj na stronę, link do niej oczywiście w opisie i w karcie. Zapraszam serdecznie do wchodzenia i żebyście mogli sobie to wszystko zobaczyć i kupić i chodzić sobie po mieście z swoim własnym metrem. Tymczasem przechodzimy bezpośrednio do tramwaju, bo Zielona Marszałkowska już niedługo. Kolejny odcinek bezpośrednio od ulicy Królewskiej do samego centrum będzie się składać z dwóch części. Pierwsza część bezpośrednio do Świętokrzyskiej od Królewskiej będzie faktycznie zielonym środowiskiem i z nowymi drzewkami i tak dalej. Natomiast druga część bezpośrednio od Świętokrzyskiej do metrocentrum będzie z pasem zieleni, ale nie z zielonym środowiskiem, bo tam jest pozostawiona przestrzeń dla karetek i innych służb, aby mogły po prostu przejeżdżać, kiedy są korki, bezpośrednio po środowisku tramwajowym. Będzie to oczywiście zmodernizowane, wymienione szyny i tak dalej, będzie wszystko zmodernizowane w taki sposób, aby to było spełniało aktualne najnowsze standardy, ale tak, żeby nie utrudniać też ruchu i częścią drogową, czyli przebudową ulicy, dobudowaniem zieleni i nowych zatoczek dla drzew zajmie się oczywiście ZDM, natomiast samą modernizacją środowiska zajmą się tramwaje. Sama budowa nie zacznie się wcześniej niż w 2024 roku, bo najpierw teraz został ogłoszony przetarg na budowę tejże inwestycji. Wykonawca ma na realizację tej dokumentacji całej 422 dni i za kwotę prawie 1 500 000 będzie to właśnie wykonywać i ma być tak, żeby było jak najmniej
utrudnień dla tramwajów i dla aut, więc nie powinno być źle. Tymczasem właśnie w ten weekend linie S3, S4 i S40 jeżdżą trochę inaczej. Przygotujcie się, że faktycznie w ten weekend 20-21 maja, 27-28 i 3-4 czerwca będą pociągi tych linii jeździć trochę inaczej. Przygotujcie się na to i no nie wiem. Jeździcie pociągami? Nie, no oczywiście zasuję. Po prostu sprawdzajcie to skład jazdy przed każdym pojechaniem. Tymczasem w Krakowie też ciekawostki, bo tutaj nowy most. O tym moście mówiłem ostatnio w poprzednim miesiącu. No bo nawet i w tym, nie pamiętam. Natomiast faktycznie w poprzednim miesiącu tam byłem i zobaczyłem. Trzy mosty bezpośrednio nad Wisłą w Krakowie powstają i będą oddane do użytku już w kolejnym miesiącu, co jest całkiem ciekawe. Oczywiście inwestycja długo się ciągnie, tak? To chyba jest oczywiste, ale na szczęście to się niedługo skończy. Z ciekawostek powiem dla osób, które nie oglądały mojego filmu, że tam są na tych trzech mostach cztery tory osadzone i na jednym moście jest i na jednej części tor, a na drugiej części jest bezpośrednio droga dla rowerów, natomiast po zewnętrznej stronie mostu jest część dla pieszych, więc całkiem ciekawy most. W Warszawie też był pomysł, aby na moście średnicowym, który będzie niedługo przebudowany w tamtą stronę, jakbym teraz się popatrzył, może w tamtą, był planowany projekt, żeby tam też były drogi rowerowe i po jednej, i po drugiej stronie, i inaczej. Natomiast bezpośrednio tam po finansowaniu tego, kiedy właściwie miasto by musiało za większość, za połowę tej całej inwestycji zapłacić, tam rozeszło się o pieniądze bezpośrednio pomiędzy PKP a miastem i ostatecznie nie będzie tego, bo miasto musiałoby trochę dosyć dużo dopłacić. Z tego co pamiętam, to było nierównoznaczne z tym faktycznie, ile by musieli dopłacić, a ile kosztuje ta cała inwestycja. Wiadomo, każdy chce jak najmniej zapłacić za nam budowę. Ostatecznie nie będziemy tego mieli, mamy most na Pradze. Kto woli, co woli, chociaż nie będę ukrywać, że przejazd rowerem czy przejście na piechotę wzdłuż pociągów dla miłośników kolejnictwa to jest oczywiście fajna atrakcja, ale bezpośrednio dla turystów z Warszawy przejście mostem nisko osadzonym bezpośrednio nad Wisłą będzie na pewno większą atrakcją, dlatego most na Pragę ma tutaj oczywiście plus. Tymczasem z pociągów jeszcze mamy dogadanie się miasta z pociągami, a właściwie z PKP. Tak, da się jednak to zrobić. Polskie linie kolejowe PKP dogadały się z miastem stołecznym Warszawa i wspólnie będą realizować inwestycje wiaduktu w Rembertowie, który wiadukt, a już wam pokazuję, bezpośrednio mamy tutaj kamęczny wygoda, ten przejazd kolejowy bezpośrednio w tym miejscu będzie zlikwidowany. Nie mam teraz internetu podpiętego, żeby móc nagrać ten film dla was, ale to rondo będzie tutaj pozostawione w tym miejscu, chociaż same modernizacje w tym miejscu się trochę zmienią, bo tutaj będzie przejazd dookoła, będzie dojść do przystanków, na samym wiadukcie nowym będą i windy, będzie można dojść windami, schodami, pochylniami, przejechać rowerem po jednej stronie, przejść dla pieszo po dwóch stronach, a same jezdnie będą pojedyncze. Jak dokładnie to będzie wyglądać? Mamy tutaj mapkę, a nie mamy mapki, bo no właśnie. Strona mi się zawiesiła, bo nie mam internetu, tak jak powiedziałem przed chwilą. Ale tak, faktycznie to tak będzie powstawać w tym miejscu. No i co? No tutaj będzie też tak się ciągnąć. Sama budowa będzie trwać mniej więcej 2 lata. Tam jest chyba 20 miesięcy, jak dobrze pamiętam. No i został ogłoszony przetarg na budowę. Jakoś mniej więcej w czerwcu będzie mieć termin. I w czerwcu też zobaczycie film na moim kanale na temat tej inwestycji, jak to będzie dokładnie wyglądać. No i później oczywiście, tak jak zawsze, za 2 miesiące będę was informować w warszawskich inwestycjach, jak to powstaje. Tymczasem w Warszawie pojawił się nowy autobus Yotong, chyba tak to się wymawia, który jest aktualnie testowany, taki nowoczesny autobus, możecie zobaczyć na liniach różnych, pierwotnie na linii 106, natomiast dokładnie gdzie on jeździ, to możecie zobaczyć na stronie IWTP i MZA, pewnie na Facebooku, tam to wszystko jest informowane i publikowane. Tymczasem od wczoraj, czyli od piątku, jeżeli to jeszcze oglądacie w sobotę, jest już światowida połączona z Modlińską. No prawie. O ile same jezdnie pewnie już się łączą całkowicie, o tyle sam przejazd jeszcze nie, więc to oznacza, że tak jak tutaj widzicie, tak będzie wyglądać w przyszłości. Tutaj gdzieś bym miał mapkę, jak to wygląda aktualnie, ale chodzi o to, że od piątku zmieniła się orientacja tej ulicy. Teraz jest całkowicie przerzucony ruch na drugą jezdnię, więc teraz to jest bliżej faktycznie pętli Winnica. Jeżdżą wszystkie pojazdy w dwóch kierunkach, po tych dwóch pasach i tak to jest teraz tam zorganizowane. Niedługo to się zmieni i będziemy mogli już się cieszyć, że to wszystko jest dane do użytku, bo sama budowa, jak też pamiętam, ma się zakończyć pod koniec tego roku właśnie, więc no co, no czekamy. Czekamy, aż to faktycznie będzie skończone. O samej budowie, jak to wygląda, będę mówić oczywiście w kolejnym miesiącu. O, tutaj mamy dokładnie pokaz
pokazane, jak to wszystko wygląda. Przypadza, jak widzicie, są łącznie 4 pasy, po 2 w każdym kierunku i oczywiście przejście dla pieszych też jako takowe tam jest pozostawione, żeby można było dojechać. Dojazd do posesji jest oczywiście wszędzie pozostawiony. Tymczasem Sava, oprawy Sava zostały docenione przez osoby spoza Polski. Międzynarodowa nagroda, prestiżowe wyróżnienie Highly Commended w konkursie organizowanym przez Daily Lightning Awards 2022. Także firma Long Light Factory, która produkuje i dostarcza nam oprawy Sava, otrzymała wyróżnienie. Taka ciekawostka, oprawy Sava, które faktycznie tutaj widzę, bo tutaj są porozwieszane na całej Kondratowicza, dostały nagrody. Taka ciekawostka, może to nic znaczące, ale na pewno jest na plus. Powiem wam, że tu są komary, więc będę musiał się trochę zwijać. Lecimy dalej. Co my tam mamy? Plac Trzech Krzyży. Doskonale wiem, że mnóstwo z was osób hejtujących całe te przebudowy wszystkie z nowego centrum Warszawy. I was rozumiem, bo plac Pięciu Rogów, który miał być zielony wyższy, taki jest. Ale tam chodziło o to, żeby ta cała zieleń została zadeptana, bo pieszy ma mieć możliwość przechodzenia gdziekolwiek chce. Natomiast tymczasem na Placu Trzech Krzyży konserwator zabytków pierwotnie zabronił robienia tam zieleni, więc tylko i wyłącznie małe krzaki i trochę terenów bezpośrednio trawiastych, a drzew prawie tam żadnych nie pozwolił. Ostatecznie zmienił decyzję i dzięki temu będzie więcej drzew. Co prawda nie w ramach przetargu tego pierwotnego, tylko w ramach dodatkowego przetargu, który właśnie teraz zostały już tutaj zakończone, mniej więcej są otrzymane oferty, no i ZDM będzie to robić. 30 nowych drzew, 5 ofert, zobaczymy, która zostanie wybrana i to będzie realizowane jednocześnie w ramach przebudowy całego Placu Trzech Krzyży, więc nie powinniście zobaczyć tej budowy, oni tam będą koordynować ze sobą się nawzajem, więc tak to będzie powstawać. Lecimy dalej, Animusz i przy lesie z nowym asfaltem już jest i będzie jeszcze z kolejnym nowym asfaltem. Jak dobrze pamiętacie, w ostatnich weekendach było to robione, natomiast teraz będzie to robione ponownie w weekend 2020-2021, czyli teraz, jak to oglądacie. Będzie kolejny odcinek zamknięty, bezpośrednio wjazdowy od ulicy Modlińskiej. Objazdy są oczywiście na okrągło, bezpośrednio oczyszczalnie ścieków, ale najważniejsze jest to, że ten odcinek będzie mieć również nową część asfaltową. Autobusy linii 900 jeżdżą objazdami. Tymczasem Park Skaryszewski będzie mieć nowe oświetlenie i remont głównej alei. Jest to teren zabytkowy, więc to wszystko musiało być zmienione w ramach z porozumieniem z konserwatorem zabytków. Zarząd Zieleni zrobił te wszystkie prace, projekty i tak dalej i będą oświetlone wszystkie nowe uliczki nowym oświetleniem. Będzie też podświetlenie pomników, jak i również będzie główny remont głównej alei. Ten park będzie to robiony i to będzie to robione przez dosyć długi okres czasu. No dobra, trochę przesadziłem. Pan wykonawca będzie miał na przeprowadzenie prac dokładnie 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Będzie to robione w 3 etapach i tu właśnie po kolei te elementy oświetleniowe będą się pojawiać, czyli wymiana latarni w alejach parkowych, budowa oświetlenia w rejonie dawnego gdy Deliego, wykonanie podświetlenia pomników i przebudowa głównej alei będzie na sam koniec. Także tak to będzie powstawać. Lecimy już z ostatnimi tematami, bo bateria komputera mi też trochę pana, więc wiecie, nie mogę zbyt długo tego nagrywać. A jest jeszcze trochę ciekawych tematów. Po pierwsze Świnoujście. W Świnoujściu wiadomo, że jest bezpośrednio tunel, aby dało się tam dostać jakoś z sensownej strony od Polski. Natomiast, co jest ważne, to jest to, iż ten tunel będzie otwarty mniej więcej w połowie czerwca. O ile samemu nie udało mi się niestety wejść na plac budowy, choć próbowałem. Dostałem informację, że wykonawca nie jest zainteresowany taką współpracą. Natomiast nie będę ukrywać, że może się tam jednak pojawi, jak to będzie tunel do użytku, bo jest to ciekawa inwestycja. A w połowie czerwca już będę po studiach, mam sesję trochę wcześniej, więc może się pojawia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, zobaczymy dokładnie, kiedy to będzie. Teraz są aktualnie ostatnie prace, to będę bezpośrednio są malowane wszystkie oznakowania. No i faktycznie to powstaje. Może w ramach okiem awizynarz nam się pojawi. No i oczywiście wcześniej lub trochę później we Wrocławiu też będę, bo zapowiedziałem i spokojnie pamiętam o tym, Wrocław niedługo się pojawi, ale wcześniej pojawi się Gdańsk, w którym byłem ostatnio i o tym też powiem na sam koniec. Modlin, umowa na modernizację drogi kołowania i kolej do 2028 roku. Tak, Modlin ma coraz więcej samolotów, nie to co Tadą, natomiast co jest ważne, w Modlinie faktycznie dużo samolotów lata, no i te drogi kołowania są zużywane, dlatego przez najbliższy okres czasu do bezpośrednio października są planowane prace modernizacyjne, aby to faktycznie zmodernizować i żeby można było na spokojnie latać dalej przed okresem zimowym, bo zimą oczywiście wszystkiego tego typu prace nie powinny być realizowane. Dlatego na kilkadziesiąt lat kolejny ten pas, nowa droga kołowania
powinna wystarczyć, jakieś utrudnienia i trochę zmniejszona częstotliwość lotów będzie oczywiście na lotnisku, ale później będzie tylko lepiej. Szkoda, że to jest oczywiście okres wakacyjny, ale to jest jedyny okres, kiedy takie prace można dorobić, bo wtedy jest po prostu ciepło, a te prace będą trochę trwać. Oczywiście pociągi niedługo też tam dojadą, długo, ale biorąc pod uwagę, że to jest droga inwestycja kolejowa, bo z tego pamiętam, na całą inwestycję koszt to jest ponad 200 milionów złotych, no i będzie właśnie duży wkład finansowany w ramach środków unijnych, też Mazowsza, więc całkiem dobrze. Czekamy na tę inwestycję. Od razu z góry mówię, nie będę tej inwestycji nagrywać, bo obok lotniska nie mogę latać dronem, a głównie nagrywam w ten sposób inwestycje, więc no będę mniejsza z tym po prostu o tej inwestycji wspominać, choć nie będę ukrywać, że to jest dosyć ważne. Przechodzimy do ciekawostek, a konkretniej sondaży. Mnie nie było przez ostatnie 5 dni w Warszawie. Dzisiaj jestem, faktycznie się pojawiłem. Natomiast zobaczmy, co tam w sondażach. Czy w Warszawie powinna być darmowa komunikacja miejska dla mieszkańców stolicy? I tu faktycznie was, przepraszam, nie powinien napisać darmowa, tylko bezpłatna, bo darmowa oczywiście nie będzie, bo i tak jest finansowana z naszych podatków. Natomiast na to pytanie, na 1300 głosów, większość z was stwierdziło, że nie powinna być darmowa. Na 56% z was tak zagłosowało, na tak, że powinna być darmowa 35%, nie wiem, nie mam zdania, 9%. Kolejne pytanie. Jakie nowe autobusy powinna kupić Warszawa? Bo wiem doskonale, że dosyć duży jest hejt na autobusy elektryczne, że one nie do końca są ekologiczne. No w Polsce, biorąc pod uwagę, skąd mamy prąd, to wiadomo, a później co z tymi bateriami się dzieje, no to też wiadomo, że to jest dosyć kontrowersyjne tematy. Natomiast według mnie wodór to przyszłość. I według was też. Na 1200 głosów 46% z was zagłosowało, że autobusy wodorowe powinna Warszawa kupować. Następnie autobusy elektryczne 20%, hybrydowe 16%, CNG 9%, nie wiem, nie mam zdania, inne w komentarzu 10%. Oczywiście część z was było, które głosowało właśnie na tą ostatnią opcję, że spalinowe tylko i wyłącznie, ale jak widzicie, mimo wszystko jest was mniej. Czy jakiś jeszcze ciekawy sondaż możemy znaleźć? Czy CPK powinno powstać? Już prawie 2000 w tym sondażu. Wow, największy sondaż. I większość z was zagłosowało, że CPK powinno powstać. 49% z was zagłosowało. I niedługo się pojawi sondaż, czy CPK powinno powstać w części tylko kolejowej, jeżeli chodzi o linie kolejowe, czy również z całym portem komunikacyjnym. Bo to są dwie duże rzeczy i trzeba o tym pamiętać. Tak to wszystko wygląda. Ja ostatnio byłem faktycznie w Sopocie. W Sopocie, Gdańsku i Gdyni, bo wiadomo, że jak się jest w tym całym mieście, to się przejeżdża pomiędzy jednym a drugim miastem, a tam byłem głównie z celów studyjnych, bo faktycznie tam robiliśmy trochę swoich projektów, no i co najważniejsze, to wszystko tam właśnie realizowałem. Co mogę powiedzieć? Nagrałem jeden film z Gdańska, możecie się domyśleć co, ale spokojnie zamierzam tam wrócić, nie wiem kiedy, bo nie wiem. Nowowarszawskiej nie nagrywałem tego tramwaju, bo choć miałem czas w teorii, znaczy w taktyce nie miałem, ale wtedy jakbym tam pojechał, to bym to nagrał, ale ja właściwie nagrałem tą inwestycję już pod sam koniec budowy, więc dużo bym wam nie pokazał nowego, a ta inwestycja też już dosyć dawno została zakończona. I obwodnicy całej Krakowa, znaczy Gdańska i całego tutaj miasta też bym nie nagrał, bo to jest dosyć duża inwestycja i nie byłoby to łatwe. Tak samo bezpośrednio inwestycji przy samym lotnisku. No ale nie będę ukrywać, że trochę plotałem. Zobaczycie niedługo trochę więcej filmów i ujęć. Będzie to jeden film. Natomiast w tym czasie wy nie przyznawaliście. Jest was tutaj coraz więcej. Aktualnie to jest was tutaj ponad 11 233 osoby. Za co wam bardzo dziękuję. No i co mogę dużo powiedzieć. Jeśli taki specjalny film z Nowej Kondratowicza wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Do zobaczenia wkrótce już w kolejnych materiałach na moim kanale. Zapraszam do wspierania mnie obok przycisku subskrybuj, no i oczywiście do wchodzenia moich grup na Facebooka, bezpośrednio grupa Co Tramwaj Warszawskich, Co się dzieje w metrze, no i oczywiście na Discord, gdzie Avizelandia. Do nich wszystkich, do tego wszystkiego macie linki w opisie, więc częstujcie się dowoli, macie na pewno jakieś 5, 6, 7, 8, 10, nie wiem, dużo linków. No i co ja mogę powiedzieć? Do zobaczenia wkrótce w kolejnym wydaniu Zmniejsza z tym. To intro, które widzieliście w poprzednim filmie, nie wiem jakie macie w tym filmie, to było pierwsze intro, które pojawiło się na kanale. Znaczy pierwsze lekko zmodyfikowane. Pierwsze jakie było w ogóle. Czyli ono się pojawiło ponad 2 lata temu. Ale dziękuję wam bardzo za to, za miłe komentarze, że ładne, nowe intro. Choć nie do końca takie nowe. Tylko wtedy filmy moje były oglądane tak przez mniej więcej maksymalnie 400 osób na dany film, więc to trochę była inna zupełnie liczebność osób, ale mniejsza z tym, jest już całkiem długo nadawane, więc taka ciekawostka. A nowe intro postaram się niedługo zrobić, jak będę mieć tylko czas, żeby usiąść do komputera i to wszystko zmontować, a przez najbliższe kilka dni,
kilkanaście. Do końca miesiąca mam zaplanowane dosyć dużo inwestycji. Na przykład jutro jadę nagrywać LK7. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!